Witajcie, ja jestem Mateusz, to jest Ania i Mikołaj. Wszyscy jesteśmy już absolwentami Szkoły Podstawowej nr 16 w Grudziądzu i chcielibyśmy Was po niej oprowadzić. Szkoła Podstawowa nr 16 imienia pułkownika Zbigniewa Makowieckiego rozpoczęła swoją działalność w 1963 roku. Jest to szkoła z tradycjami, jednak jest bardzo nowoczesna. Główne wejście do naszej szkoły zna chyba każdy. Będzie ono pierwszym miejscem, które przekroczycie na drodze waszej przygody z SP16. A oto hol! To właśnie tutaj pierwszy raz w ciągu dnia widzimy się z naszymi kolegami. Teraz pora przejść do szatni. W niej przechowujemy książki i zostawiamy kurtki. Sala biologiczna. Od niej zaczniemy nasz wirtualny spacer. Muszę Wam powiedzieć, że lekcje biologii należą do jednych z ciekawszych. Korzystamy tu z różnych pomocy naukowych. Za to na lekcjach chemii dzieją się rzeczy niezwykłe. Tutaj każdy może stać się czarodziejem. Geografia to przedmiot dla ciekawych świata. Poznajemy to, co jest w Ziemi i na Ziemi. W sali komputerowej zamieniamy się w młodych programistów. Najpierw uczymy się, jak bezpiecznie korzystać z internetu. A później tworzymy własne programy komputerowe. Po informatyce przyszedł czas na matematykę, królową wszystkich nauk. Ostrzegam, że czasem bywa z nią ciężko, ale dzięki naszym nauczycielom na spokojnie dacie radę. Jeśli jesteś miłośnikiem historii, ta sala jest wprost dla Ciebie. Nie tylko sala, ale ta szkoła, bo 16 to szkoła z ułańską fantazją. Jej patron to pułkownik Zbigniew Makowiecki, bohater II wojny światowej. Przerwa to chyba najprzyjemniejsza część naszego spaceru. Zjedzmy sobie drugie śniadanie, pośmiejmy się i ruszajmy dalej. Nie są nam obce nowoczesne technologie. Pracujemy na nich już od pierwszych klas. W naszej szkole znajdują się również gabinety stworzone po to, aby pomagać naszym uczniom. Gabinet pani pielęgniarki. Gabinet pedagoga oraz gabinet logopedy. Jest też świetlica. Tutaj nie ma czasu na nudę. W tej szkole ważny jest też ruch. Nasi nauczyciele potrafią łączyć przyjemne z pożytecznym, przez co lekcje WF-u to czysta przyjemność. Po lekcjach warto udać się do szkolnej biblioteki. Jest tu nie tylko mnóstwo ciekawych książek, ale i wspaniali ludzie. Jest jeszcze coś, co chcielibyśmy Wam pokazać. Chcecie zobaczyć, dokąd prowadzą te drzwi? Z
Zajęcia sportowe odbywają się na wielofunkcyjnym boisku, bieżni i siłowni plenerowej. Najmłodsi korzystają z placu zabaw. Są również zajęcia na świeżym powietrzu, w naszej altanie, na tle zabytkowego parku. Kończymy w sekretariacie. Tu znajduje się centrum dowodzenia. To właśnie tutaj zacznie się Wasza przygoda z naszą szkołą. Zapraszam. Dołącz do nas. Widzimy się 1 września.